Wyznacz wzór na ciąg geometryczny, wiedząc, że jego drugi wyraz wynosi 7, a czwarty wyraz wynosi 28. Wyznaczenie wzoru na ciąg geometryczny oznacza, że musimy znać pierwszy wyraz tego ciągu i iloraz tego ciągu. Aby z drugiego wyrazu dotrzeć do wyrazu czwartego, drugi wyraz musimy pomnożyć przez q do potęgi drugiej. Rozpiszmy to. Mamy drugi wyraz, następnie trzeci, później czwarty. Aby z drugiego dostać trzeci, mnożymy raz przez q, następnie z trzeciego dostać czwarty, drugi raz mnożymy przez q, czyli mamy a2 razy q do potęgi drugiej daje nam a4. Podstawmy nasze dane. Pod a2 wstawiamy 7, pod a4 wstawiamy 28. Aby pozbyć się siódemki, będziemy obustronnie dzielić przez 7, czyli q do kwadratu wynosi 4. Wystarczy teraz obustronnie spierwiastkować, więc q albo wynosi 2, albo q wynosi minus 2. Aby obliczyć wyraz pierwszy, skorzystamy z naszego wzoru, wykorzystamy wyraz drugi, czyli liczymy a2 wynosi a1 razy q do potęgi za n wstawiamy 2, czyli 2 minus 1 jest 1. Podstawmy nasze dane. Za a2 wstawiamy 7, a za q najpierw wstawimy 2, a w drugim równaniu za q wstawimy minus 2. Czyli nasze a1 wynosi 7 drugich lub a1 wynosi minus 7 drugich. Teraz wystarczy tylko podstawić do naszego równania. Czyli równanie, wzór naszego ciągu wygląda następująco. Za a1 wstawiamy 7 drugich. Wtedy za q wstawiamy 2 do potęgi n minus 1. W drugim wypadku mamy za a1 wstawiamy minus 7 drugich i za q wstawiamy minus 2.